Cześć kochani, witam cieplutko u mnie na kanale. Dziś przychodzę do Was z kolejnym filmem. Kilka dni mnie nie było, byłam na wczasach, odpoczęłam, było super. I w międzyczasie doszło do mnie pudełeczko Glossy Boxa. Wygląda tak, ja już się oczywiście do niego dobrałam, bo nagrywam film po raz drugi. Mam nowy sprzęt, no i niestety to trochę wymaga teraz nauki, ale mam nadzieję, że tym razem już mi filmik pójdzie trochę lepiej. Samo pudełeczko jest przepiękne, takie typowo wakacyjne. Nie muszę Wam powiedzieć, że pachnie super. Jest takie zielone, limonkowe, z białą kokardką. Przepraszam, jak gdzieś będę patrzeć nie wiadomo gdzie, ale mam lusterko na parapecie postawione, żeby widzieć, czy rzeczywiście dobrze pokazuję Wam te produkty. I zobaczymy, już Wam pokażę, co jest w środeczku. Przepięknie pachnie. Tutaj mamy 25% rabatu przy zakupie balmi. Są tutaj stronki podane, gdzie można sobie właśnie zakupić. Tu, że są cztery smaki. Zobaczymy, może się skuszę. I tutaj mamy już rozpiskę. Jest to fresh, czyli odświeżenie. Inspiracją do stworzenia tego pudełka były owoce, źródło zdrowia i piękna. Tym razem postawiliśmy na pielęgnację i relaks. W zestawie znajdziesz m.in. pachnącą kulę do kąpieli, peeling do ciała o wspaniałym owocowym zapachu oraz suchy szampon, którego nie może zabraknąć w Twojej letniej kosmetyczce. Szkoda, że ten Glossy Box nie przyszedł przed moim urlopem. Pewnie bym skorzystała z tego suchego szamponu. No i zobaczymy. Już Wam pokazuję. To jest w środku, na rozpisce. No, zobaczymy. Pierwszy produkt, jaki tutaj mam. I to jest Carmex balsam do ust o smaku miętowym. Jest tutaj go 10 gramów, jest to pełen produkt, koszt jest 10,49. No niestety ja osobiście nie przepadam za Carmexem, jedno takie opakowanie zużywam chyba z rok czasu. Nie bardzo mi się podoba ten efekt takiego mrożenia, chłodzenia, także myślę, że z Carmexem po prostu się pożegnam i powędruję gdzieś dalej. Tutaj mam kolejną rzecz z Dermopharm, 4D płatki kompleks. Odświeżenie i nawilżenie. Jest tutaj 6 płatków i jest to pełne opakowanie, cena 6,80. To są płatki właśnie z wyciągiem z ogórka, z kwasem hialuronowym. Skutecznie nawilżają, redukując opuchnięcia. No zobaczymy, przyda mi się takie właśnie nawilżenie teraz po tych wszystkich kąpielach słonecznych, zobaczymy. Chociaż nie przepadam za zapachem ogórka, niestety w kosmetykach, no ale mam nadzieję, że będzie ok. Tutaj mam kulę do kąpieli z organic i to tak właśnie pięknie pachniało w tym pudełeczku. Jest taka, widzicie, zielona. Jest to musująca kula o zapachu winogron. Nawilża i pielęgnuje podczas kąpieli. Jest tutaj 170 gramów i cena jest 14,90. Jak wiecie, ja takie produkty do kąpieli bardzo lubię, więc myślę, że to będzie ok. Kolejną rzecz, jaką tutaj mam i bardzo dobrze ją znam, ponieważ już kupowałam, jest to peeling z Falmony, Tutti Frutti, Kiwi i Karambola. Pojemność jest tutaj 100 ml, jest to pełen produkt, cena jest 3,57. Jak wiecie, ja te peelingi z Falmony bardzo lubię, także cieszę się, że ten produkt również się znalazł w Glossy Boxie. Tutaj mam kolejną rzecz i to jest Aussie, to jest właśnie ten suchy szampon z wyciągiem z australijskich nasion żożoba, który sprawia, że włosy są śniące, pachnące oraz pełne objętości. Tutaj mamy produkt pojemności 180 ml, koszt 24,99. Ja suchych szamponów nie używam w ogóle, ja toleruję tylko mycie włosów. Także nie wiem, czy ten produkt wykorzystam, czy nie pójdzie w świat dalej. Szkoda, mówię właśnie, że nie przyszedł przed moim urlopem ten Glossy Box, bo pewnie bym go zebrała w czasie no, takich właśnie wyjazdów, takie rzeczy się przydają. No ale trudno. I tutaj mam jeszcze jedną rzecz i jest to krem pod oczy. Nie mam pojęcia, jak się to czyta w ogóle. Sanase, winoterapia. 15 ml. Jest to krem z efektem antystres. Redukuje ciemniwolki. Ani jednego, ani drugiego pod oczami nie mam. Ale przeciwdziała powstawaniu drobnych zmarszczek. Także jestem bardzo ciekawa, dlatego że ta pojemność 15 ml to jest pełen produkt. Kosztuje 128 zł, także cena jest wysoka, na zużycie mam 12 miesięcy. Bardzo jestem ciekawa tego produktu, jak się sprawdzi u mnie w ogóle pod oczami. Jest to taka mała tubka, jak widzicie, 15 ml. Zobaczymy, czy się w ogóle u mnie sprawdzi i co najważniejsze, czy mnie nie uczuli, bo tu jest wyciąg, nie ma na właśnie napisane co.
ale podejrzewam, że wyciągi są z owoców, także muszę być z tym ostrożna. No i szczerze Wam powiem, że pudełeczko jest średnie, te poprzednie edycje były znacznie lepsze dla mnie. Trzy kosmetyki tutaj u mnie są w ogóle takie na minus. To jest suchy szampon, nie za bardzo jestem zadowolona. Carmex, jak dla mnie tragedia. No i ta maseczka z ogórkiem. Nie cierpię zapachu ogórka w kosmetykach, więc zobaczymy, jak się to w ogóle sprawdzi. Mam jeszcze dwa kolejne pudełeczka zamówione, które przyjdą, a później się zastanawiam, czy rzeczywiście warto zamawiać takie pudełka, bo jak widzę kosmetyki, co kolejne opakowanie to są po prostu średniaki. No ale zobaczymy. Będę testowała, to Wam powiem opinię na temat każdego z nich. Kochani, to by było na tyle. Ja się dzisiaj żegnam z Wami cieplutko. Mam nadzieję, że filmik jest w miarę oglądalny, że wszystko było dobrze widoczne. Żegnam się z Wami ciepło, kochani. Do następnego filmu. Pa, pa. Buźka.